Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym webinarze. Ostatnio myślę, że dużo się dzieje u nas na profilu, na naszym famigowym profilu, dlatego widzę, że zainteresowanie tym webinarem, jak zawsze, jest ogromne. Przebodzicowanie jest takim tematem, który no bardzo przyciąga, bo jednak wiemy, że dużo osób boryka się z, tym, z tymi trudnościami, albo u siebie, albo u swoich dzieci. O tym sobie będziemy za chwileczkę opowiadać. Ja się nazywam Joanna Kryś, jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej ale też trenerką wielu metod wspierających rozwój dzieci na różnym ich etapie. I tymi metodami, bardzo różnymi, będę dzisiaj starała się rozwiązać, przynajmniej trochę zasugerować, jak z tym przewodnicowaniem sobie poradzić na co dzień, trochę profilaktycznie, trochę kiedy ono już występ, wystąpiło, więc powolutku małymi kroczkami. Ale zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do webinaru, jak zwykle kilka ogłoszeń. Jedno niezwykle ważne, dlatego że musieliśmy przełożyć po raz pierwszy w historii naszych webinarów webinar z poprzedniego poniedziałku. Niestety pani Asia się rozchorowała w ostatniej chwili, i mam nadzieję, że już wszystko jest w porządku. I w czwartek webinar będzie mógł się odbyć, dlatego że właśnie ten webinar o psychologii dziecka, przyczyny trudności i zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym odbędzie się w najbliższy czwartek. Także bądźcie czujni. Wiem, że to jest taki webinar, na który wiele osób czekało, więc zachęcam, żeby w czwartek wyjątkowo być, usiąść o 19.30 i właśnie ten webinar sobie włączyć. 15 kwietnia, czyli już za tydzień, nietypowy, nowy temat u nas, ale również wiele osób było nim zainteresowanych. I jest nadal bullying, czyli nękanie, czyli co robić, kiedy dziecko doświadcza takiej przemocy, czasami psychicznej, czasami fizycznej, czasami takiej bardzo skomplikowanej relacji z rówieśnikami. Dziecko, młodzież, bo będzie to myślę, że z wielu stron omówione, bo to Magda zawsze omawia i u dzieci, i u młodzieży różne przypadki. Porozmawiamy sobie o tym, czym jest bullying, czyli nękanie z perspektywy sprawcy, ofiary i świadka. Ale, żeby to nie było też takie teoretyzowanie, jak zawsze praktyczne, skuteczne sposoby reagowania, co robić, jak i komu co mówić. Także zapraszam w następny poniedziałek, 15 kwietnia. A za dwa tygodnie nowe techniki plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Kasia Piekarczyk, jak zwykle, zaprasza do swojego kreatywnego świata innowacje, nietypowe, mniej znane techniki plastyczne. Myślę, że to jest no niezwykle. Hmm, praktyczny webinar niezwykle inspirujący wiosenny letni myślę, że przyda się na cały rok szkolny nie tylko nauczycielom, ale także rodzicom opiekunom i wszystkim, którzy zajmują się z dziećmi, także szczególnie zapraszam. Można się już teraz tutaj dodawać, te linki się pojawiają. Można po webinarze dodać się do tych wydarzeń. Tylko nie zapomnijcie, bo jak się dodacie do wydarzenia, klikniecie wezmę udział, to wtedy dostajecie powiadomienie o tym, że webinar rozpoczął się na żywo. A ja jeszcze przypomnę o senso gimnastyce. Senso gimnastyka mózgu to jest takie nasze bardzo ważne dziecko. Jest to naprawdę taki kurs, który kurs online, który trwa 8 godzin zegarowych, jest, no zbiera ogrom pozytywny. Zobaczcie, ja się tak trochę zawstydziłem, jak o tym mówię, dlatego że naprawdę zbieramy ogrom pozytywnych opinii na temat tego kursu, pracowaliśmy na nim wiele, wiele miesięcy nie tylko merytoryka jest chwalona, ale również estetyka czy grafika nad którą spędzamy bardzo, bardzo dużo czasu i może jakby skromność gdzieś tutaj nie pozwala mi bardzo wychwalać tego natomiast no, jest to taka moja pasja, mózg, neurodydaktyka, neuronauka to są takie rzeczy, których bardzo wiele osób nie wie, nie zna jak ktoś tutaj z Was wykupił ten kurs i bierze udział, to też może tutaj coś napisać w komentarzu. W każdym razie do czego dążę? Są zapisy na drugą edycję, na listę zainteresowanych. Na razie nie można zakupić tego kursu. Będzie takie okienko sprzedażowe. Planujemy je w najbliższych miesiącach. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany tym kursem, bo słyszał pozytywne opinie, bo chciałby pracować tą metodą sensogimnastyki Gimnastyki Mózgu, to jak najbardziej jest możliwe możliwość zgłoszenia się na taką listę jak tylko zapisy ruszą to jako pierwsi będziecie poinformowani także zachęcam tym bardziej. Sensogimnastyka mózgu na stronie sensogimnastyka.pl. Webinar 184 dzisiejszy. Dlaczego o tym mówię mówię to jak zwykle dlatego ponieważ Nasze webinary można oglądać też na YouTube. I tu moje kolejne pytanie do Was, kto ogląda na YouTube, kto ogląda później, bo może nie wiecie, ale te nasze filmy można odtwarzać sobie później i na naszej stronie famiga.pl, i na Facebooku, i na YouTube. Tam jest nasz kanał, który bardzo prężnie się rozwija. Można tam później oglądać, są podziały na rozdziały, można komentować, staramy się opiekować tymi komentarzami, także bądźcie tam z nami również, gdybyście coś przegapili, to jak najbardziej można sobie to później odtworzyć. Pakiet webinarowy. Pakiet webinarowy, o co najczęściej pytacie, to jest to, czy pakiet webinarowy można kupić tylko w dniu webinaru. Nie. Pakiety są dostępne zazwyczaj tydzień lub nawet dwa przed webinarem, więc można je kupić z wyprzedzeniem. Wtedy dostajecie je jako pierwsi praktycznie zaraz po webinarze, bo około 11-12 w nocy wychodzi pierwsza wysyłka i wtedy jako pierwsi możecie cieszyć się całymi pakietami. Natomiast można te webinary zakupywać również w trakcie trwania webinaru, można kupować po webinarze, ale też. Później, nawet jeżeli teraz dodajecie do koszyka pakiet z dzisiejszego webinaru, to możecie dorzucić sobie również inne produkty, inne zaświadczenia z poprzednich webinarów albo z następnych. Więc jest to dosyć komfortowe, wygodne. Za, jednym, za jedną opłatą można opłacić kilka albo nawet kilkanaście webinarów, kilkanaście pakietów. I niektórzy nasi mistrzowie, nasi rekordziści właśnie tak robią. Także zachęcamy, bo czasami nie wiemy, czy zaświadczenie jest nam potrzebne, czy nie. Właściwie to myślę, że wielu, wielu osobom nie zależy tak bardzo na zaświadczeniu, o ile nie zależy na przykład dyrekcji, prawda? Jeżeli ktoś robi awanse, ktoś robi jakieś rozwoje zawodowe, to tutaj warto takie zaświadczenia sobie zbierać, bo co poniedziałek spotykamy się, dostajecie mnóstwo informacji, warto wykazywać to, że spędzacie swój czas na nauce, na edukacji, że jesteście z nami i myślę, że to jest niezwykle cenne i nigdy nie wiecie, kiedy tak. Zaświadczenie może Wam się przydać. A oprócz tego, dostajecie pełną prezentację. Czasami te prezentacje przydają się na zebraniach z rodzicami, czasami jako przypomnienie tego, co było mówione, jako takie notatki. One zresztą są, staramy się, żeby one były czytelne, estetyczne, więc myślę, że fajne, fajna rzecz powebinarowa. A zazwyczaj, jako taki gratis, dodatek, uzupełnienie treści webinaru, przygotowujemy e-booki i jakieś dodatki. Ebook dzisiaj również jest gotowy. I właśnie taki e-book już Wam pokazuje. 15 technik regulacji. Przełączę się na chwileczkę na dużą kamerę, żebyście to lepiej zobaczyli albo niebo jest niewyraźnie. O, jest, mamy to. 15 technik regulacji. Ja też długo się zastanawiałam, jak przygotować ten e-book, e co tam powinno być. I pomyślałam sobie, że zamiast takiego, um, może podsumowania o tym przebojcowaniu, bo już kilka webinarów na ten temat było, 15 sposobów, ale nie tylko sposobów, że jakaś jedna zabawa ale konkretnych technik, które pomagają w regulacji układu nerwowego. Są też karty pracy, jak ktoś już potrzebuje coś konkretnego, to oczywiście również dostanie, więc są jakieś ćwiczenia i przykłady, natomiast najważniejsze było dla mnie to, żeby opowiedzieć o różnych technikach, bo my często nie wiemy, nie słyszeliśmy o czymś, często rozmawiam z nauczycielami, z rodzicami i oni po prostu nie wiedzieli, że coś takiego jest, jakaś tam technika oddychania albo jakieś inne, to już nie chcę tutaj teraz wymieniać, bo, bo od tego jest właśnie ten e-book, także zachęcam, bo tam naprawdę dużo ciekawych informacji i inspiracji znajdziecie, ale coś, co jest dla Najważniejsze dzisiaj to są karty regulacji. Zobaczcie, teraz tutaj mamy. Również w formie takiej książki, ale to jest książka wycinanka, tak? Czyli mamy tutaj, zobaczcie, różne, na każdej stronie są dwa takie, dwie karty, które można sobie wyciąć, zalaminować. I oczywiście, że ja takie karty dzisiaj dla Was również przyniosłam. One są już zalaminowane, używamy je sobie w gabinecie. I dzisiaj również filmy z udziałem tych kart będą. Dlaczego to jest najważniejsze? Dlatego, że kilka lat temu stworzyliśmy takie pierwsze karty regulacji i ich było wtedy 44 i ym... Takim trochę szokiem, ale może nie do końca, było to, jak ogromnym zainteresowaniem cieszyły się te karty. Pisaliście, kupowaliście, prosiliście o dodatkowe karty, również w języku angielskim one były dostępne, w różnych wersjach naprawdę szał zrobiły te karty. I one u nas w gabinetach, na zajęciach różnego rodzaju, grupowych, indywidualnych, również są szałem. I one się też tak przez lata rozwijały, myśmy nie dodawali tego do nowych pakietów i starałam się teraz to zebrać wszystko w jeden pakiet. Myślę, że też ładnie, estetycznie przygotowane, ale też czytelne dla dzieci. Tak, Mi zależy na tym, żeby przede wszystkim dzieci wiedziały, o co tam chodzi, szczególnie te nieczytające, bo oprócz obrazka jest tutaj za każdym razem napisane, na przykład poszukiwanie skarbów w ryżu, o co chodzi z tymi kartami? Dziecko wybiera sobie. W jaki sposób chce się wyciszyć? Może to być w ogóle na zajęciach relaksacyjnych wykorzystywane, czyli na przykład wybieramy sobie 5, 6 i wszystkie te zadania po kolei wykonujemy. Może dziecko losować, na przykład, które zadania wykonać. W tym momencie tych kart jest aż 84, czyli wcześniej było 40 kilka, w tym momencie jest 80, są 84 karty, czyli naprawdę bardzo dużo. Nie wszystkie wykorzystacie na każdych zajęciach, bo niektóre będą wykorzystywane. Wy wymagało jakiegoś sprzętu, na przykład termofora, niektóre będą wymagały grupy, a jeżeli prowadzicie zajęcia indywidualne, no to będzie to ciężko zrobić, ale zdecydowana większość jest bardzo uniwersalna, czyli zrobicie ją zarówno indywidualnie, jak i w grupie, zarówno w placówce edukacyjnej, szkole, przedszkolu, jak i w domu, wtedy kiedy dziecko chcecie wyciszyć. Albo u nas najczęściej te karty są wykorzystywane. W momencie, kiedy się bawimy, ćwiczymy, robimy różnego rodzaju terapię. Na koniec dziecko sobie wybiera, którym sposobem chce się wyciszyć. Jest to taki schemat zajęć, jest jakieś podsumowanie tego, co się dzieje i, i dzieciaki uwielbiają te karty, mają jakąś, jakieś poczucie decyzyjności, wiedzą, że mogą sobie same wybrać, że my im nie narzucamy, wybierają to, co lubią najbardziej. Oczywiście my możemy sobie to ograniczyć do trzech kart, które i tak my wybieramy, ale dzieci spośród tych trzech, trzech kart na przykład wybierają własną. Także bardzo polecam, bo jest to naprawdę hit i to wszystko dzisiaj jest w cenie 19 zł w całym pakiecie czyli nie jest tak, że 19 zł karty 19 zł zaświadczenie, nie, to wszystko jest w jednym pakiecie w tej właśnie cenie i ten pakiet webinarowy można zakupić na stronie famiga.pl przez W184 czyli tak jak webinary, tak, czyli dzisiaj jest 184 webinar czyli wpisujemy W184 ale też możecie sobie wejść na stronę famiga.pl, tam na stronie głównej jest taki duży zielony guzik z pakietem, możecie sobie wejść na stronę famiga.pl przez zaświadczenia, wtedy wyświetlą wam się wszystkie zaświadczenia, w każdym razie na pewno do niego traficie i nie będzie tak trudno go odnaleźć a naprawdę wyjątkowo ja też nieśmiało reklamuję, ale reklamuję bo naprawdę jest to coś wartego uwagi i jestem pewna, że wam się to po prostu przyda i przyda się waszym dzieciom, bo często pytacie, dzwonicie piszecie prywatne wiadomości Pani Asiu, Pani Kasiu, co zrobić, bo dziecko nam chodzi po ścianach, jak wyciszyć? Więc tutaj macie gotowe recepty, gotowy sposób na to, jak z tymi dzieciakami sobie radzić. Ale jest tam też mnóstwo pomysłów, które sami będziecie mogli wykorzystać i w pracy ze sobą, i z młodzieżą, i z innymi dorosłymi. Konkurs z nagrodami, jak zwykle, co należy zrobić? Przede wszystkim ust udostępnić ten webinar, a po drugie napisać swoją receptę na wyciszenie. E, czyli w komentarzu trzeba napisać, co robicie, żeby się wyregulować, żeby się wyciszyć. Możecie napisać, co Was reguluje, dorosłych, ale możecie też napisać, co reguluje Wasze dzieci, z którymi pracujecie, które wychowujecie, które macie w domu, które macie w szkole, w przedszkolu, w żłobku. Także możecie się podzielić różnymi metodami dla różnej grupy wiekowej możecie tam pisać też dla kogo to jest tak? czy bardziej dla dorosłych, czy bardziej dla dzieci i moderacja wybierze trzy pomysły, trzy najciekawsze pomysły yy, i nagrodzi je książką Uważność i Spokój Żabki jeżeli jeszcze tego nie znacie to myślę, że jest to taka obowiązkowa pozycja yy, uważnościowa mindfulnessowa yy, i nawet jeżeli już macie tą książkę to zawsze jest dobra okazja, żeby dać ją komuś w prezencie więc można o nią powalczyć czyli udostępniamy ten webinar czyli klikamy na taką strzałkę udostępniamy Dostępni, albo u siebie na swojej stronie, najlepiej u siebie na swojej stronie na a, głównej, albo w jakiejś grupie, gdzie te informacje mogą się przydać. E, plan webinaru. Przeciążenie układu nerwowego, czym jest, o czym będziemy w ogóle mówić, optymalny próg pobudzenia, co to jest, czy on w ogóle istnieje, czy więcej znaczy lepiej, takie pytanie trochę retoryczne, aktywności i zabawy regulujące pracę układu nerwowego i to będzie najszersza część dzisiejszego spotkania, czyli praktyczne rozwiązania na te nasze trudności, a potem na koniec najlepszy sposób na wyciszenie. Również ze znakiem zapytania można by tutaj było napisać, bo czy taki w ogóle istnieje, o tym się. Przekonamy na samym końcu, a na samym końcu będą również pytania, odpowiedzi na wasze, odpo nasze, na wasze pytania, moje odpowiedzi. Mam nadzieję, że mi się uda na wszystkie odpowiedzieć, a jak nie, to będę się starała później w komentarzach i będzie także rozwiązanie konkursu, także zostańcie do samego końca. Przeciążenie układu nerwowego. Co to jest? O przeciążeniu mówimy wtedy, kiedy do, dochodzi do takiego przestymulowania psychofizycznego, czyli jest to coś, co się łączy zarówno z naszą sferą... Psychiczną, z naszym myśleniem, naszym umysłem, jak i z naszą fizycznością, czyli ciałem. Jest ono wywołane nadmiarem bodźców docierających do organizmu. I za chwilę będziemy sobie też mówić, co to znaczy, że bodziec do nas dociera. Czy mamy jakiś wpływ na to, żeby bodźców docierało mniej, albo te bodźce, które docierają do nas, były mniej szkodliwe. Prze przebodźcowanie to też stan, w którym układ nerwowy musi przetworzyć więcej bodźców niż jest w stanie, czyli jest bombardowany, zalany różnymi bodźcami, ale ma ograniczoną ilość ym, przetwarzania tego, możliwości przetwarzania tego i tu w zależności od tego ile mamy lat, jak dojrzały jest układ nerwowy, ale też ile mamy zasobów, jak umiemy sobie z tym przebodźcowaniem radzić to te konsekwencje mogą być większe lub mniejsze, przebodźcowanie może być bardziej lub mniej widoczne. Przebodźcowanie może być tak samo niebezpieczne, jak niedostymulowanie, a nawet gorsze, my się często boimy, że przegapimy coś, że dziecko będzie niedostymulowane, że jest jakiś moment rozwoju, kiedy my musimy go dostymulować, dobodźcować, dać mu te możliwości. I oczywiście są to ważne momenty, szczególnie te momenty krytyczne rozwoju, ale pamiętajmy, że czasami za dużo to niestety niezdrowo, tak jak mówi staropolskie przysługi, Ludowe. Co za dużo to niezdrowo, trzeba umieć sobie to dawkować przebodźcowania uruchamia obwód przetrwania. Co to takiego? Obwód przetrwania to wtedy, kiedy nasz układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy jest przebodźcowany, czyli zbyt dużo przyjął na siebie i zamiast prowadzić takiego adaptacyjnego, spokojnego, utrzymującego homeostazę, czyli równowagę stanu naszego pobudzenia, przechodzi w system przetrwania, tak? Czyli żeby nie było za dużo, żeby jakoś przetrwać, to, co się dzieje, to właśnie włączam ten obwód przetrwania. To nie jest ten obwód, który, w którym możemy się rozwijać. To nie jest ten obwód, kiedy możemy wzrastać, i zawsze, kiedy ten obwód przetrwania się włącza, to um, Wolniej trawimy, nie rośniemy. Też mówimy o tym, jakie są konsekwencje chociażby długotrwałego stresu, także osoby są niższe, że mają słabszą odporność, bo wtedy cała odporność skoncentrowana jest na przetrwaniu, a nie na tym, żeby właśnie chronić nas przed różnymi infekcjami. I niestety system przetrwania i myślę, że to dzisiaj jest najważniejsze w temacie przebocicowania, odcina nam dostęp do zasobów. Co to są zasoby? Zasoby to są nasze siły. To są różne sposoby, które nas ratują właśnie przed takimi sytuacjami, które sprawiają, że możemy być szczęśliwi. O tych zasobach jeszcze będę troszeczkę więcej mówić. A na pewno słyszeliście właśnie i też często opowiadamy u nas Wami na webinarach o tym właśnie systemie przetrwania, czyli aktywizacji tego obwodu przetrwania czyli ucieczka, walka, zastygnięcie zawsze jak pojawia się jakiś alarm zazwyczaj jest to w ciele migdałowatym on jest takim naszym pierwszym strażnikiem kiedy jest już za dużo, kiedy nie radzimy sobie albo jest jakaś sytuacja stresowa, która nas wybija z równowagi, z homeostazy albo po prostu ona się tak zbiera, zbiera, zbiera się w końcu wylewa, tak jak w tym kubku kiedy nalewamy wody i albo się zagapimy, albo zagadamy i nagle ta woda nam się przeleje Wtedy nasz układ, autonomiczny układ nerwowy stara się jakoś na to zareagować. I albo jest ucieczka, i ta ucieczka może być na różne sposoby, bo to może być ucieczka fizyczna, może być potrzeba wyjścia z pomieszczenia, może być potrzeba. Dzieci na przykład nagle usypiają, tak? czyli wyłączają się, można powiedzieć, czyli uciekają jakby od tego nadmiernego hałasu. Może być walka, czyli stajemy się agresywni, marudni, drażliwi, ale może być też zastygnięcie, czyli takie wyłączenie się, wycofanie. Możemy też nie pamiętać, co się w danym momencie działo i bardzo często tak to działa i tak właśnie działają te systemy obronne, te systemy przetrwania. Dlatego bardzo często, szczególnie ostatnio mówi się o przebodźcowaniu w kontekście traumy. Dlaczego? Dlatego, że zarówno przebodźcowanie, jak i trauma mają wiele cech wspólnych, które mają też podobne konsekwencje. Jakie to są? Przede wszystkim jest to chroniczny stres, który cały czas nas dotyka. Ciągłe poczucie zmęczenia, niewyspania, rozdrażnienia. Pojawiają się też bardzo, częsty, bardzo częste problemy ze snem. Ja pracuję bardzo dużo z maluszkami, z małymi dziećmi, takimi do roku, do półtora roku i często jak rodzice przychodzą na diagnozę, na spotkania, to najczęstszym przy, takim przykładem czy problemem, z którym ci rodzice muszą się zmagać, to jest to, że dziecko ma rozregulowany Uh, system ten czuwania tak czyli ten system okołodobowy regulacji okołodobowej snu i czuwania czyli albo są bardzo pobudzone albo się wybudzają albo mają krótkie turbodrzemki albo się wybudzają z krzykiem i płaczem w nocy nie mogą się wtedy wyciszyć uspokoić jest właśnie ten niepokój ale też właśnie stan odcięcia tak jakbyśmy byli trochę obok siebie tak jakbyśmy chcieli to trochę przeczekać problemy ze snem również u, dor u dorosłych i napięcie, e, ciągle napięcie mięśni i też dlatego w relaksacji bardzo dużo się mówi o tym, żeby nauczyć się jak w ogóle wygląda, jak, jak się odczuwa mięsień, który jest rozluźniony i to jest jeden z najtrudniejszych aspektów relaksacji, bo my ciągle jesteśmy pospinani, barki podniesione, brwi zmarszczone, czasami nawet jak się trochę tutaj rozmasujemy to jakby już nam tutaj różne rzeczy puszczają. Doświadczenie traumy przerywa zdolność do regulacji oraz do elastycznego przechodzenia z jednego stanu do drugiego. Co to znaczy? No, elastyczność to to jest nasza supermoc można powiedzieć, potrafimy szybko zmieniać swoje decyzje, swoje możliwości funkcjonowania w zależności od tego co się stało ale też elastyczność to jest pewne stopniowanie i często dzieci, czy rodzice dzieci którzy przychodzą do nas z takimi dziećmi bardzo przebodźcowanymi mówią, że nie ma tych stanów pośrednich, czyli dziecko jest albo przeszczęśliwe, albo jest histeria z płaczem, krzykiem i uderzaniem Rękoma o podłogę, aż do bezdechu, aż do właściwie takiego stanu nieświadomości, i nic nie ostrzega przed tym, że między tym śmiechem a tą histerią coś tam się szykuje, bo czasami, jak widzimy, możemy zareagować wcześniej, a te dzieci często nas po prostu nie ostrzegają. Są bardzo labilne emocjonalnie, przechodzą bardzo szybko z jednego stanu do drugiego, od płaczu do krzyku, od krzyku do płaczu, do śmiechu i do różnych innych stanów. I co dalej? Jaki to jest optymalny próg pobudzania? Do czego chcemy dążyć? Jak z tego przebodzicowania wybrnąć? Przede wszystkim praca układu nerwowego to jest pobudzanie i hamowanie. I jeżeli sobie to uświadomimy, to już jest połowa sukcesu. I to jest najprostsza rzecz, jaką można sobie pomyśleć. Pobudzanie, hamowanie i równowaga między tym. Czyli, jak się pobudzimy, to musimy się wyhamować. Jak jesteśmy za bardzo wyhamowani, wycofani, apatyczni, to musimy się troszeczkę pobudzić. Nic prostszego i najważniejsze, żeby znaleźć w tym po prostu równowagę. A gdzie ta równowaga jest? No Na wykresie jest to ta właśnie niebieska górka zaznaczona czarnymi kropeczkami, czyli ten optymalny próg pobudzenia. To jest to nasze marzenie, chcemy do tego dążyć i my chcemy być zrównoważonymi dorosłymi, i dzieci, które, z którymi pracujemy my chcemy, żeby one w tym optymalnym progu pobudzenia i zaangażowania z nami współpracowały. No ale to jest w idealnym świecie. Jak często to wygląda? Często wygląda to tak, że przyjmujemy za dużo na siebie, dlatego że współczesna cywilizacja niestety jest bardzo przebodźcowująca. Światła, dźwięki, no mnóstwo nawet smog akustyczny, smog świetlny, czyli tak naprawdę ciężko jest nam znaleźć miejsce, gdzie jest cicho gdzie jest całkiem ciemno, na przykład, gdzie możemy się odciąć od tych bodźców, ale ile to jest za dużo, to jest bardzo dobre pytanie. I na niego nie ma niestety jednej odpowiedzi, bo dla każdego za dużo będzie troszkę inaczej. Mówiąc o progu pobudzenia, myślimy zazwyczaj o różnych stopniach tego progu. I są osoby, które mają bardzo wysoki próg pobudzenia. Co to oznacza? To nie oznacza, że one są odporne, tylko że one potrzebują więcej bodźca, żeby go poczuć, i są osoby, które mają niski próg pobudzenia. Będziemy za chwilę to omawiać. Naszym ideałem jest ten kolor pośredni tak? czyli ten zielono-żółty czyli coś, co pozwoli nam funkcjonować w jakimś przedziale, bo to nie jest tylko jeden punkt, kiedy my możemy być elastyczni i, i, i gdzieś trzymać się w tym optimum tak naprawdę mamy jakiś przedział tego czasu, kiedy my czujemy się komfortowo, kiedy te obwody przetrwania się nie włączają, kiedy czujemy się dobrze, kiedy czujemy że nasz układ nerwowy daje radę i jeszcze no to Możemy się rozwijać. Osoby z wysokim progiem pobudzenia potrzebują dużo bodźca, żeby go w ogóle poczuć. E, czyli e, czasami rodzice mówią: No, jak nie huchnę, to nie zareaguje." I rzeczywiście może tak być, bo niektóre dzieci muszą mieć mocny bodziec mieć mocną taką informację, żeby w ogóle do nich cokolwiek dotarło. To też nie znaczy, że nie jakby inteligencję mają na przykład niższą, tak? albo że mają problemy ze słuchem, albo że wol, wolniejsza reakcja nie zawsze oznacza jakieś problemy na przykład w sferze poznawczej. Po prostu czasami potrzebują więcej informacji albo dodatkowych wskazówek, albo na przykład oprócz mówienia. Gestów albo pokazania tego, co chcemy im powiedzieć, albo skrócenia polecania, paradoksalnie, żeby do nich bardziej dotarło. Często to są osoby, które są niedostymulowane, i niestety są to osoby, które często umykają naszej uwadze. Dlatego, że jak ktoś jest przebodziczowany i dużo mu się tam dzieje, to my go zazwyczaj zauważymy, bo on jest aktywny, coś tam nam sygnalizuje. Natomiast te osoby z wysokim próbiem, progiem pobudzenia często są siedzące, obserwujące, czasami się wyłączają, czasami gdzieś obserwują, ale rzadko um, mogą mieć... Um, mogą być takie widzialne, tak? One często umykają naszej uwadze. Są zbyt spokojne, możemy powiedzieć. Albo może też być taka sytuacja, że dziecko nie czuje, że jest przebodźcowywane, bo to, że mamy wysoki próg pobudzenia, czyli my nie odczuwamy tych bodźców, ale przecież one cały czas do nas docierają. I niestety jest tak, że układ nerwowy cały czas analizuje, przetwarza, um, cały czas doświadcza tych bodźców koło nas, nawet gdy ich świadomie nie zauważamy. Na przykład, najprostsze przykłady, słuchajcie, szum komputera. Mówimy tutaj o przebłyskowaniu w przedszkolu i w szkole, tak? Czyli mamy szum komputera, rozmowy innych osób, coś co cały czas jest, cały czas my to Słyszymy, ale ignorujemy, bo to jest zdolność adaptacyjna, sensoryczna, kiedy jest jakiś bodziec i my po jakimś czasie go ignorujemy, bo nie jest on dla nas najważniejszy, nie jest na pierwszym planie. Trochę tak jak ubranie, zawsze na przykładzie ubrania można to fajnie pokazać. Mamy na sobie ubranie, ale nie czujemy go cały czas na sobie. Nie czujemy, że cały czas jakiś materiał dotyka naszej skóry. Jest ten szum komputera, albo nie wiem, lodówki, albo jakiś pranie się robi, prawda, teraz na przykład komuś wieczorem i w pewnym momencie zaczynamy to ignorować, co nie znaczy że to nas nie do, nie do nie, 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 zabrakło mi słowa, że to nas nie dotyka, że to nas nie bodźcuje, że to nie ma na nas wpływu, niestety ma i też wiemy, że żyjąc w głośnym mieście, w głośnym miejscu blisko ulicy, czy nawet spacerując wychodzimy się zreaksować na spacer samochody jeżdżą e, i niby jest fajnie, tak jesteśmy gdzieś w lasku, który jest obok ulicy ale jednak cały czas te bodźce do nas docierają a co jeżeli tych komputerów na przykład w szkole jest więcej e, jeżeli tego szumu, który musimy ignorować jest więcej, jeżeli tego szumu, który daje nam przedszkole szkoła e, jest Znacznie więcej, a my nie możemy sobie poradzić z tym właśnie szumem w koło nas. To nie musi być szum tych komputerów. E, mówię ogólnie o takim szumie, tego, że cały czas coś się dzieje. Przecież dziecko przychodzi do przedszkola, już w szatni jest mnóstwo kolorów, wzorów, kurtek. Tu ktoś wita, to ktoś przechodzi, ciepło, zimno. Wchodzimy na salę, gra muzyka, wita się kolega, ktoś wbiega, są klocki, kolorowe dywany. Mnóstwo się dzieje w ciągu dnia i taki młody, niedojrzały układ nerwowy musi sobie z tym Naprawdę radzić. Niebieskie oświetlenie, już nawiązując do tych komputerów, ale też do świetlówek, do takiego nieprzyjemnego niebieskiego światła. No wiele badań, które Wam może pokazać, że takie niebieskie światło niestety negatywnie wpływa na układ nerwowy, szczególnie na autonomiczny układ nerwowy, który cały czas jest tak, jakby drażniony. To są po prostu nieprzyjemne dla nas um, e, świetlówki. Niski próg pobudzenia. Co to znaczy? No, niestety, że my mniej możemy znieść. Niewielkie bodźcowanie może powodować duże pobudzenie, czyli naprawdę dużo więcej do takiego dziecka, do takiej osoby dociera. Dużo mamy mniejszą tolerancję na te dźwięki, na te bodźce dotykowe, na to wszystko, co dzieje się wokół nas. I jest, jest dobrze, dobrze, i nagle już jest źle, tak? Czyli rzeczywiście te osoby mają troszeczkę gorzej, bo niestety, tak jak wspomniałam, na świat jest bardzo bodźcujący i obciążający. I co ciekawe i warte uwagi, jest również to, że regulacja jest potrzebna nie tylko po ciężkich chwilach, ale również po tych przyjemnych, bo o tym często zapominamy. Po imprezie rodzinnej, ale też na przykład mamy Mikołajki w szkole, w przedszkolu, mamy jakąś imprezę klasową, mamy jakąś wycieczkę, mamy Sprawdzian, akurat to nie jest może miłe, ale mamy dużo rzeczy, które się dzieje, takich miłych, jakichś spotkań, interakcji i po takich interakcjach również możemy być bardzo zmęczeni i wymagamy wyciszenia, bo my jeszcze pamiętamy, żeby się wyciszyć po tych takich złych, gdzie jesteśmy zmęczeni, jest za dużo, ale nie pamiętamy, żeby wyciszać się po tych, Dobrych. No teraz komunie nas czekają, to myślę, że dobrze wiecie o czym mówię. Czy więcej znaczy lepiej? Szczególnie w przedszkolu i w szkole myślę, że zdecydowanie nie, no bo jest to takie pytanie trochę retoryczne. No w szkole wiemy mnóstwo bodźców, dźwięków, dzwonków. O przedszkolu już chwilę wcześniej opowiedziałam, ale przede wszystkim mówimy tutaj też o tym, co jest winą trochę dorosłych, czyli przeładowane programy nauczania. Kiedyś słyszałam legendę o kimś, kto znał nauczyciela, który wyrobił się z programem, prawda? Czyli rzeczywiście m, większość Nauczycieli i tak nie daje rady wypełnić całego tego programu. I dziesięć razy uczyliśmy się o średniowieczu, zaczynając pierwszą klasę od tych wcześniejszych lat, a zazwyczaj nie dochodzimy już do czasów współczesnych, bo już nie ma na to czasu. Niestety, podawanie dużej ilości mat materiału, informacji, faktów w krótkim czasie nie przynosi dobrych rezultatów. Najlepiej zapamiętujemy informacje podawane w małych porcjach i głęboko przetwarzane. I to też nie jest przypadek, że właśnie w naszym kursie Senso Gimnastyki Mózgu e, przyjęliśmy metodę mikrolekcji, czyli ten mikrolearning, krótkie 5-10-minutowe lekcje, e, gdzie jest jakaś informacja, gdzie są jakieś fakty, jest podział na te informacje e, i one są dużo lepiej przetwarzane. I tak też piszecie właśnie w komentarzach pod tym kursem, e, że właśnie ilość materiałów Was przeraziła na początku, ale okazało się, że te krótkie lekcje e, powodują, że po prostu samo nam wchodzi do głowy i na tym właśnie polega istota tych małych kroków i mikrolearningu. Zadania domowe, taka cała afera, prawda? Zakazali zadań domowych, robić te zadania czy nie robić, no przecież my wszyscy mieliśmy i przez to jesteśmy mądrymi, wspaniałymi ludźmi, a co z tych dzieci wyrośnie, przecież nie będzie zadań domowych. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką zadań domowych, dlatego że uważam, że dziecko po szkole powinno po prostu odpocząć. Powinno mieć czas na swoje hobby, na to, żeby się ponudzić, na to, żeby zmarnować czas, jak to się mówi, czyli zrobić coś, co po prostu chce, a niekoniecznie jest pożyteczne i najważniejsze na świecie, ale też musi mieć czas, żeby przetworzyć te informacje, które zebrało w szkole, nie tylko informacje z lekcji, ale też pomyśleć o tym, co się wydarzyło? Co koleżanka powiedziała i dlaczego tak to powiedziała? Dlaczego kolega go szturchnął, a ktoś mu podłożył nogę, prawda? To są takie rzeczy, na które musi dziecko mieć czas, żeby być dojrzałym człowiekiem, żeby mieć czas, żeby sobie to wszystko dojrzało w nim. Więc zadania domowe można rozwiązywać na różne sposoby. Może to być jakiś projekt tygodniowy, który re realizujemy. Może to być jakieś, jakaś rzecz, której nie jesteśmy w stanie zrobić w przedszkolu czy w szkole, na przykład, nie wiem, wychodowe Roślinki, czy robić obserwacje pogody, czy jeszcze coś tam, co wymaga czasu i dziecko robi to samodzielnie w domu czy z rodzicem. Natomiast zadania domowe, dodatkowe szlaczki, zadania, ćwiczenia, w szczególnie w młodszych klasach, nie mają większego znaczenia. W starszych klasach sytuacja wygląda trochę inaczej, ale też bez przesady. Zajęcia dodatkowe, no właśnie, czy one są dobre, czy złe, czy dzieci powinny chodzić na takie zajęcia i zawsze jak pojawiają się takie pytania, to ja sobie dzielę na takie dwie kategorie te odpowiedzi, czyli czy te zajęcia dodatkowe, na które chodzi dziecko, są zróżnicowane? Czy one mają stymulować tylko jedną ze sfer, na przykład poznawczą, bo wszystkie zajęcia służą temu, żeby dziecko czegoś się nauczyło, tak? Że dziecko idzie na angielski, że dziecko idzie na szybkie czytanie, czy tam na metody zapamiętywania, czy na jakieś inne nauki czegoś? Czy na przykład jest to jakieś zajęcia ruchowe przeplatane jeszcze z czymś? Czy są takie zajęcia, które dziecko przede wszystkim interesuje, na które dziecko idzie chętnie? Ja wiem, że to z tym dziećmi jest różnie, bo one w jednym tygodniu idą chętnie, a za tydzień one już nie chcą tam chodzić. I tutaj też kwestia rodziców i nauczycieli, żeby ich motywować i uczyć konsekwencji. Ale ważne jest jak to dziecko po tych zajęciach się zachowuje, bo czasami jest tak, że mamy zajęcia dodatkowe w przed szkolu, w szkole też na takie zajęcia jeździmy, my jako famiga, do różnych ośrodków i szkół, i przedszkoli, żłobków. I często widzę, że te zajęcia po prostu nie mają sensu, dlatego że dzieci są po prostu zmęczone, one chcą się pobawić, a my nagle przechodzimy i mówimy im, co tutaj robić, tak? jak się bawić i jak się mądrze rozwijać. Oczywiście, mądry i sprytny i doświadczony przede wszystkim instruktor poradzi sobie w tej sytuacji, bo umiemy, bo staramy się bacznie obserwować, potrzeby dzieci i na nie odpowiadać. Natomiast rzeczywiście tych zajęć często w przedszkolach szczególnie jest po prostu za dużo. Dzieci nie mają czasu na swobodną zabawę. I tutaj pojawia się drugi aspekt, czyli czas. Czy dzieci, jeżeli chodzą na te zajęcia dodatkowe, czy mają oprócz tego jakiś czas wolny, żeby się właśnie ponudzić, żeby sobie to wszystko przekodować? Czy mają czas na odpoczynek? Czy na przykład się wysypiają, czy mogą sobie poleżeć i nic nie robić? I czy mają czas na relacje? Jakie relacje? No, domowe relacje, ale też z kolegami, bo czasami w przedszkolu jest tyle zajęć dodatkowych, że Franek nie miał czasu pogadać z Tomkiem, prawda? cały dzień, bo cały dzień coś się działo i nie było czasu, żeby wymienić się naklejkami albo kartami Pokémona. Smog akustyczny, o którym trochę zaczęłam mówić, to jest to, że e, cały czas wokół nas są jakieś dźwięki i naprawdę ciężko znaleźć jest jakiś moment ciszy. W szkole może to być nawet dzwonek. Słuchajcie, dzwonek to jest coś strasznego. Ja nie wiem, dlaczego w, szkole, w szkołach są jeszcze dzwonki takie głośne. Dajcie znać, czy jeżeli pracujecie w szkole, czy u was w szkole są właśnie takie te straszne z lat 60. dzwonki, że za każdym razem, kiedy on dzwoni, to się wzrygamy. Mm. To jest niezwykle bodźcujący dźwięk. I choć czy chcemy, czy nie chcemy, czy jesteśmy przyzwyczajeni, to on i tak będzie nas zawsze bardzo intensywnie bodźcował. W szkołach, gdzie na przykład są już dzieci w spektrum autyzmu, są już wprowadzone na przykład inne dzwonki albo jakieś melodyjki, albo jakiś delikatny sygnał, więc da się, a są też szkoły, na przykład. Szkoła, do której chodzą moje dzieci, jest szkołą bez dzwonka i też jest to możliwe do zrobienia. To jest zwykła publiczna szkoła. Muzyka w tle. Ja się czasami zastanawiam, po co taki strzał w kolano sobie robić. Często wchodzę do jakichś przedszkoli czy żłobków, a tam sobie plumka, muzyka w tle. Dzieci się bawią, krzyczą, biegają i jeszcze jakaś muzyka w tle na dobitkę. Ja wiem, że czasami ta muzyka reguluje, czasami ktoś tam sobie coś zaśpiewa, jakoś nam to pomoże. Ale zazwyczaj jest to po prostu niepotrzebny, bo jest niepotrzebny przeszkadzać, który nas i też jako dorośli siedzą cały dzień z taką melodyjką w, w głowie, e, może po prostu być bardzo ciężkie. Niepotrzebne komunikaty, czyli zbytnie gadanie, gadamy, gadamy tak jak ja teraz e, i non stop do dzieci e, i to nas męczy dorosłych, ale męczy też niesamowicie dzieci. Warto szukać jakichś sygnałów, jakichś... Krótkich komunikatów, czegoś, co ograniczy nasze mówienie, a ułatwi nam współpracę w grupie. Gdy jest głośno, dzieci są głośne i to jest wiadomo ten właśnie nasz kochany dzwonek, który tak dzwoni, nas pobudza. Czasami się zastanawialiście może, dlaczego tak jest, że dzwonek dzwonić wybiegają z lekcji. Oczywiście też dlatego, że siedziały przez 45 minut, ale to, że ten sam dzwonek ich napędza do tego, żeby tak robiły, to jest druga sprawa. Dekoracje w przedszkolu już na pewno wiecie, że ja jestem wielką przeci przeciwniczką dekoracji w przedszkolu. Też no, dlatego, że często jeżdżę po tych placówkach i po prostu widzę, jak to wygląda. Z sufitu jakieś, no teraz, kwiatuszki, tak? Na, na topie w oknach są jakieś kwiatuszki, bałwanki, elzy e, i inne różne jelonki i jeżyki. Dywany kolorowe, ściany pooblepiane różnymi informacjami. Ja rozumiem, jakieś gazetki informacyjne. Na jakieś literki, cyferki i tak dalej ale wchodzę do takiego pomieszczenia które jeszcze często ma kolorowe ściany po pięciu minutach czuję się po prostu niekomfortowo i teraz wyobraźmy sobie dzieci, które cały czas muszą to ignorować, żeby funkcjonować wyobraźmy sobie nauczycieli, czyli was, niektórych z was którzy muszą w takich warunkach pracować, jeszcze sami często muszą je robić czy gdzieś po nocach sobie siedzą i wycinają z tych kartonów jest też czarny rynek przecież dekoracji, bo trzeba się Wykazać przez, przed dyrekcją, że się przygotowało. Więc po co ja się pytam? Jest też wiele przedszkoli, które mm, ograniczają te, te dekoracje. Mają białe ściany, mają jednolite dywany. Ja wiem, że to wchodzi cieszę się, i tych przedszkoli jest naprawdę coraz więcej. Ale jeżeli macie jakiś wpływ, jakieś możliwości regulacji albo negocjacji z dyrekcją, jeżeli jest tutaj dyrekcja, jakaś przedszkola, żłobka, szkoły, to ja też bardzo apeluję, żeby. Tych dekoracji było jak najmniej. Nawet pokazując jakąś kartę pracy, nawet wyjmując jakieś, jakieś przedmioty, pokazując dzieciom, zobaczcie, na szarym tle widzimy to wszystko, a jeżeli za mną jest mnóstwo dekoracji, ozdób, informacji, to niestety ta informacja, którą pokazujemy, może umknąć naszej uwadze, możemy się po prostu rozproszyć. I podobnie Zabawki, których jest ogromna ilość, i w przedszkolach, i w żłobkach, ale oczywiście też w naszych domach. Akurat dzisiejszy webinar dotyczy szkoły i przedszkola. Natomiast, no zalewają nas te zabawki. I moja sugestia jest przede wszystkim taka, żeby tego było jak najmniej, ale też żeby zrezygnować ze świecących, grających zabawek, bo tych stymulacji wzrokowo-słuchowych i tak mamy nadmiar, więc po co w to iść. Jeżeli już mamy jakieś zabawki, to też starajmy się organizować te, które stymulują motorykę dużą, czyli właśnie jakieś tory przeszkód, jakieś klocki piankowe, jakieś ławeczki gimnastyczne, jakieś liny, podwieszenia, coś co możemy gdzieś się możemy poruszać Tą dużą motorykę, a nie kolejne świecące i grające przedmioty. Ale też drewno, naturalne materiały, otwarte materiały, i niestety świat mediów również nam tutaj wchodzi. Dzieci, które przynoszą do szkół telefony, tablety, różne media, różne szkoły starają się rozwiązywać te problemy, natomiast pamiętajmy, że to jest ogromna ilość bodźców w każdej minucie, więc jeżeli tylko mamy możliwość, to starajmy się rozmawiać i regulować również obecność tych mediów. Szkoła. To też klasa i w klasie często mamy tablicę, a wokół tej tablicy jest mnóstwo różnych rzeczy, które do nas krzyczą i wołają. Cytat, jakaś pogoda, temat miesiąca, tabliczka mnożenia, literki, alfabet, mapa Polski, dekoracja sezonowa. I często jak wchodzę do szkół, to ta tablica w kołu jest cała obwieszona różnymi informacjami. Ja rozumiem ogólny zamysł, że dzieci mają się opatrzeć, tak? że mają... Przez długie obserwowanie tych rzeczy, które są przed nimi, to po prostu zapamiętać, ale teraz sobie pomyślmy, że na tej tablicy coś piszemy albo wyświetlamy, jeżeli to jest tablica multimedialna, e, i dzieci patrzą na to, ale oczy cały czas uciekają gdzieś na bok. No, przyznajcie się, czy, czy też tak macie, bo ja tak mam. Kiedy widzę coś, jakąś informację, to ja też czytam wszystko w koło i też pamiętam wiele mm, rzeczy, które wisiało w moich salach z dzieciństwa szkolnych e, i, i niestety nie są to e, te, potrzebne wspomnienia, że tak powiem. Więc uważajmy na to, bo ileż łatwiej patrzy się na przestrzeń, gdzie są ograniczone te bodźce wzrokowe. Kiedy my możemy tą przestrzeń wyczyścić, kiedy możemy ograniczyć to, co się dzieje, ograniczenie bodźców, bodźców wzrokowych w szkole, czyli pozbycie się tych różnych rzeczy dookoła tablicy, możecie zrobić taki test na tydzień, to na przykład ściągnąć, jeżeli się da, ale też ograniczenie tego w przedszkolu, na przykład pochować połowę zabawek, pochować połowę tych dekoracji, które tam Albo ściągnąć na tydzień, zrobić, nie wiem, porządek wiosenny. Jak dzieci by zareagowały, gdyby weszły do sali, i nagle się okazuje, że jest tam połowa mniej rzeczy i dekoracji. Korytarze w szkole, również no, myślę, że bardzo zmarnowana przestrzeń w wielu placówkach. Tutaj zobaczcie, już są jakieś zalążki, leży jakaś pufa, gdzie można się położyć, powiedzmy jakaś zieleń kwiatuszek czy coś, ale są też um, korytarze w szkołach, gdzie. Um, można się po prostu zrelaksować. Są kąciki, są ławeczki, jest biblioteczka, jest jakiś kącik, gdzie można się schować i wyciszyć. Są miejsca, gdzie można grać w klasy, takie, w klasy, które są na tej wykładzinie, jakby już wdrukowane, czy różne tory przeszkód na kapsle, czy inne rzeczy. Bo generalnie jest tak, że dzieci wychodzą z tej klasy, biegają, a my mówimy: Nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj. Mówiłam: Nie biegaj, uwaga, franek, nie biegaj. Franek dostajesz uwagę, trzecie że nie było, tak? I my tylko z tym nie biegaj. A dzieci potrzebują jakiejś aktywności, która będzie ich regulowała. Jeżeli my im nie zaproponujemy, to oni będą sobie wymyślali taką, jaką potrafią. Atrakcje, wycieczki, warsztaty. Ciągle jeździmy na różnego rodzaju. Warsztaty wiosenne, na spotkanie z Mikołajem, na alpaki, na sale zabaw, na różne warsztaty w Domu Kultury i różne inne. Czy na pewno wszystkie są potrzebne i czy na pewno wszystkie są dobre dla dzieci? Dla dziecka wyjście oczywiście jest ekscytujące, dla niektórych może być bardzo stresujące, szczególnie dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi. A czasami zapominamy, że możemy po prostu iść na piknik w parku, że możemy iść na plac zabaw, który jest gdzieś dalej od szkoły czy od przedszkola i to, to już wystarczy dzieciom jako atrakcja. Zapraszamy różnych gości do placówki. Również no, czasami są to tak wymyślne rzeczy, że aż głowa mała. E, i już nie mówię o tym, że to są też dodatkowe koszty dla rodziców, więc też czasami może róbmy to z rozwagą i pomyślunkiem. Dieta, dieta w przedszkolach i w szkołach, oczywiście w przedszkolu mówimy tutaj o obiedzie czy w ogóle o pełnym posiłku, czyli drugie śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Gdzie niestety często jeszcze w tych Menu w tych jakby jadłospisach tygodniowych pojawia się bardzo dużo cukru. Ja sama byłam kiedyś w szoku, kiedy jedno z moich dzieci do domu dostało na wynos całą czekoladę, a to był wtedy trzylatek nie mogłam po prostu uwierzyć co się wydarzyło i jakby moje, moje zwrócenie uwagi czy nawet zapytanie, dlaczego dzieci dostały taką czekoladę, no bo była nadwyżka żywieniowa, musieliśmy wydać pieniądze i każde dziecko dostało do domu czekoladę, gdzie no, moje dziecko wtedy w ogóle nie jadło słodyczy nie bardzo wiedziało co z tą czekoladą ma zrobić więc przyniosło mamie niestety mama już wiedziała co z tą czekoladą zrobić i niestety jest dużo cukru cukru dodanego do napojów, jest dużo słodkich bułek, serków, oczywiście są to rzeczy, które dzieci chętniej zjedzą, ale cukier niestety bardzo negatywnie wpływa na pobudzenie, rozregulowuje, raz pobudza, potem spadek cukru obniża tą aktywność, czyli nas usypia. Ale też słuchajcie, drugie śniadania w szkołach są coraz częściej organizowane takie wspólne robienie drugiego śniadania, zdrowie śniadania, dzień zdrowego śniadania i fajnie, żeby edukować i właśnie uczyć dzieci też tego regulowania. Wiemy, że trzeba stymulować dzieci, ale często zapominamy, że trzeba je wyciszać. Myślę, że to jest taka puenta tego, tej części szkolenia webinaru i ja zachęcam do tego, żeby czasami ograniczyć, bo lepszy jest niedosyt niż przesyt. Ja jestem zdecydowanie tego zdania, więc jeżeli czasami się zastanawiamy, co by jeszcze tym dzieciom tutaj wymyślić, to może cofnijmy się krok w tył, weźmy głęboki wdech i zastanówmy się, czy one na pewno tego potrzebują aktywności i zabawy regulujące pracę układu nerwowego przede wszystkim będą to zabawy oparte o zmysły, o zmysłach dzisiaj dużo nie mam czasu mówić, ja tylko przypomnę, że jest ich 8, 5 zewnętrznych i 3 wewnętrzne czyli dotyk, wzrok, węch, smak i słuch, a wewnętrzne to równowaga, propriocepcja, czyli to tak zwane czucie głębokie i interocepcja czyli zmysł związany z naszymi narządami, odczuwaniem naszych narządów wewnętrznych i będę opierała się na tych kartach regulacji, które tutaj też dla Was przygotowałam dzisiaj właśnie w ramach tego pakietu. Tych kart jest 84 aż, więc na pewno pomysłów Wam nie zabraknie i dzieciom też długo się nie znudzą. Jakie to są zabawy? Przede wszystkim e, relaks i wyciszenie kojarzy nam się z miękkimi materiałami. Czasami wystarczy położyć na kanapie miękki koc i już nam się wydaje, że jest przytulniej. E, miękkie materiały powodują, że czujemy się. Mm, tacy bardziej otuleni, tacy zaopiekowani, to dobrze nam się kojarzy czy z łóżkiem, odpoczynkiem, więc jeżeli mamy takie miękkie materiały w koło, to warto je wykorzystać do wyciszenia relaksacji. Relaksacje to jest coś, co warto praktykować. Zaczynamy od 10 minut, 5, 10 minut. Ważne, żeby one były regularnie, i to jest najważniejsze. One nie muszą trwać godzinę, czy tam 45 minut. Wystarczy 5-minutowa relaksacja, ale codziennie. I takie pomysły również relaksacyjne są w kartach. Tutaj mamy przesypywanie kija deszczowego. Mamy też książki relaksacyjne, bajki relaksacyjne, wiszenie w hamaku, jeżeli macie takich hamak, czy dostęp do takiego, siedzenie na pufie, przeciąganie się na pufie. To są po prostu leżenie w ciszy albo leżenie na dywanie, więc to naprawdę nie muszą być jakieś bardzo wymyślne rzeczy. Do niektórych potrzebujemy jakiś rekwizyt. Nawet zobaczcie tutaj mamy klepsydrę taką z piaskiem. Może to być też klepsydra żelowa, może być taki kijek zobaczcie z Brokatem, który sobie dzieci po prostu przekładają. Ja czasami rozdaję takie kijeczki dzieciom, one po prostu leżą i się na to patrzą i jest cisza jak makiem zasiał. E, ważne, żeby taki kącik relaksacyjny po prostu zapewnić dzieciom. Przytulanie najprostsza rzecz na świecie, i mamy tutaj cały taki pakiet przytulania, otulania, ściskania. Tutaj dziewczynka pokazuje właśnie ten termoforek. I ja taki termofor tutaj Wam też przyniosłam. Zobaczcie, jaki on jest uroczy, gdzie jesteś króliku. Tu ma pyszczek ten jest akurat krótki, bo to jest taki półmetrowy, natomiast mamy też takie metrowe w gabinecie termofory napełniamy je oczywiście bezpiecznie ciepłą wodą ale są też termofory z pestek, wiśnione też jeżeli ktoś się boi gorącej wody to jak najbardziej można z takich skorzystać i dzieci kochają te termofory, to jest taka trochę nowość u nas, bo dopiero od jesieni zeszłej wprowadziliśmy te termofory, znaleźliśmy takie długie termofory w sklepach i dzieci się całe tym przytulają Otulają, otulają, kładą na siebie, to jest jeszcze ciężkie, więc mamy taki fajny docisk, ale tego przytulania też może być dużo na inne sposoby: po prostu przytulanie siebie, przytulanie maskotki, grupowe przytulanie, otulenie się kocem, otulenie się ciężką kołdrą, otulenie się, zawinięcie w materac na przykład czyli taki naleśnik klasyczny. Mamy propriocepcję, tak? czyli już wchodzimy sobie powolutku z tego dotyku w czucie głębokie, czyli w propriocepcję. I pamiętajmy, że dużo bardziej skuteczna i niezwykle wyciszająca jest ta aktywizacja e, właśnie tej czynnej strony, czyli skutecznej propriocepcji aktywnej, niż tej biernej. Czyli my możemy dzieci przygniatać, masować, fajnie to bardzo reguluje, ale dużo skuteczniejsza jest ta regulacja, kiedy dzieci coś robią. Co to znaczy? Podnoszą, ciągną, rozciągają, siłują się, ugniatają masy, przepychają ściany. Tutaj pokazujemy rzucanie ciężką piłką. Ta piłka ma 3 kg. Słuchajcie, co rzuca dziewczynka. Dzieci uwielbiają tą zabawę. Zawsze, jak ją pokazuję dzieciom, to potem nie chcą przestać. 3 kg, 2 -kilowa, kilowa piłka, czasami ciężkie maskotki, za chwileczkę też będą pokazane. Siłowanie się na rękę, przepychanie się nogami, plecami, pupami, rzucanie mocne przedmiotami o podłogę. Tutaj mamy ciężarki półkilowe. To nie muszą być takie profesjonalne ciężarki. Wystarczy butelka półlitrowa wody albo litrowa i tu mamy już kilogram. I niesienie, turlanie, przenoszenie, podawanie nad głowami, podawanie w kole, nawet przepychanie takiego baniaka z wodą pięciolitrowego. To już jest cudowne i bardzo wyciszające ćwiczenie proprioceptywne. A tutaj rzucanie ciężkimi maskotkami to są takie windstopery, czyli takie blokady do drzwi. One często mają fajne, takie zwierzęce, zwierzęce kształty, które wyglądają jak maskotki i dzieci naprawdę je uwielbiają zaangażuj dziecko do pomocy. Możemy wykorzystać właśnie tą siłę dziecka do współpracy, noszenie ciężkich pudeł z materiałami, przesuwanie mebli, sprzątanie po zabawie, odnoszenie, przynoszenie krzeseł. To są naprawdę rzeczy, które możemy, w które możemy zaangażować dzieci. Czasami się boimy, że one się przedźwigną, a dla nich to jest wspaniały sposób na regulację. Bo właśnie aktywizacja tej propriocepcji, czyli ścięgien, mięśni, stawów bardzo wycisza. To jest trochę taki jak się czujemy po... Po treningu, po bieganiu, po właśnie takiej aktywności siłowej, fizycznej. Zgniatanie kartek to jest najprostsze ćwiczenie. Można kartki zgniatać, można je też rozprostowywać. Tutaj macie trudniejszą wersję, bo macie zgniatanie równoczesne dwóch kartek i równoczesne rozprostowywanie tych kartek. Jeszcze tutaj są dodatkowo jakieś ćwiczenia koordynacyjne pokazane. Ale jest to naprawdę fajny, prosty sposób na to, żeby dzieci wyciszyć, zainteresować, skupić za pomocą zwykłych dwóch kartek. To mogą być jakieś kartki z recyklingu, żeby nowych kartek też nie niszczyć. Taka zabawa trwa 2-3 minuty, może 5 minut, a już mamy fajnie wyciszony, wyregulowany układ nerwowy. Stretching, czyli rozciąganie, ja o tym też bardzo często mówię, to też możemy robić w ramach relaksacji. Stretching jest niezwykle relaksujący, to jest właśnie ta aktywna strona propriocepcji, czyli tego czucia głębokiego, który rozciąga nasze mięśnie, wydłuża je, dotlenia nasze mięśnie, wycisza, też jest połączony zazwyczaj z oddechem. Mocne rzucanie woreczkami. No, najprostszy sposób, również już pokazywałam kiedyś tą zabawę. Mocne rzucanie o podłogę. Zobaczcie, dzieci tutaj są w różnym wieku, i z kimkolwiek nie zrobię tego ćwiczenia, czy nawet z dorosłymi na szkoleniach, to zawsze nie chcemy tego kończyć, bo to jest bardzo relaksujące. Woreczki też są na tyle bezpieczne, że one nawet jak w kogoś uderzymy, to nie zrobi tego, to krzywdy, a bardzo fajnie relaksuje i rozładowuje napięcie, które w nas jest. Masowanie, tak? Oczywiście możemy masować się na zajęciach indywidualnych, ale możemy też dobrać dzieci w parze, pokazać im bardzo proste masaże i również takie propozycje zabaw z masowaniem macie w materiałach. I to może być masowanie paluszków, dociskanie zakończeń palców, masowanie stopy, palców u stopy, dociskanie opuszków ucha, czyli tak po kawałeczku dociskamy sobie każdy kawałek ucha. Może to być masowanie pleców, mogą to być zabawy paluszkowe, czyli tu sroczka kaszkę ważyła. Jak się zrobi to, słuchajcie, z nastolatkami to dopiero z szał. Więc naprawdę tych sposobów właśnie na te dociskowe zabawy, czyli tą propriocepcję bierną jest też sporo. Możemy je uzupełnić o masażery. Ja zawsze zachęcam, żeby w szkole, czy w klasie, czy w grupie przedszkolnej były dwa pudła. One naprawdę często uratują Wam życie, ale na pewno też pomogą w regulacji dzieciom. Jedno pudło właśnie z masażerami, różnego rodzaju przedmioty, którymi mogą się dzieci masować, albo same siebie, albo siebie nawzajem, albo my, dzieci. To nie muszą być same profesjonalne masażery mogą być takie no, drewniane, jakieś z różnymi wypustkami ale zobaczcie, tutaj mamy wałek do malowania, mamy miotełkę do, do kurzy, mamy miotełkę. Z wypustkami, mamy jakiś drapak, mamy gąbki różnego rodzaju, więc to wcale nie muszą być rzeczy, które kupujemy tylko w profesjonalnych sklepach dla fizjoterapeutów. Drugie pudełko, które zawsze polecam, to jest pudełko. Z gniotkami, gniotki, które można ściskać, rozciągać, które można jakoś manipulować, tak. I tutaj rzeczywiście druga rzecz, która niesamowicie wycisza dzieci, jeżeli tylko nauczymy je mądrze tego używać, to naprawdę przynosi super efekty. No właśnie, dotyk, czyli e, oksytocyna jest to hormon przywiązania, jak się dotykamy, jak myślimy o miłym, miłym e, przyjaznym, bezpiecznym dotyku, to wtedy wytwarza się oksytocyna właśnie. Oksytocyna jest takim antagonistą, czyli czymś, co m, walczy z kortyzolem, czyli z tym hormonem stresu właśnie. E, I dzięki temu e, łagodzimy te objawy stresowe, tak? Mówiliśmy, że m, przebodźcowanie to trauma, to właśnie stres przewyższył Wlekły stres, napięcie, a dotyk przyjemny, bezpieczny jest takim czymś, co nam ten stres pomaga troszeczkę ograniczyć i z nim walczyć. E, czyli dotyk, głaskanie, bycie razem po prostu, przytulanie, e, trzymanie za rękę, masaże, siłowanie, to są właśnie te rzeczy, które teraz wymieniałam. Ale też ćwiczenia równoważne, przedsionek, też mówimy nawet powrót do równowagi, tak? Chcemy wrócić do równowagi i rzeczywiście równowaga jest takim świetnym sposobem na relaksację, na wyciszenie. Czy bujanie na dużej piłce, czy bujanie się w miejscu, czy w rytm, czy chodzenie po równoważni, to są świetne pomysły na wyciszenie również. I e, myślenie myślenie zawsze równa się hamowanie. To mogą być zagadki, to mogą być puzzle, to może być wymienć trzy rzeczy, które, to może być klasyfikowanie, to może być nawet papierkami, nożyce, tam macie w tych kartach również taką zabawę, ale na przykład mamy też, zobaczcie, zabawę w ryżu, mamy tutaj pipetę, czyli właśnie to, co teraz dziewczynka robi, czyli pipetą nakłada na takie przyssawki po kropelce, zobaczcie skupia się, to, są, to jest też zabawa jedna z takich, którą zawsze jak zaproponuję to dzieciaki nie odmawiają ale mamy też, o zobaczcie wymień trzy rzeczy, które a to już kreatywność wasza, które są okrągłe które są zielone, które możemy spotkać w sklepie, które możemy spotkać nad morzem, które można zjeść w lecie i tak dalej, i tak dalej, też są gotowce z których możemy korzystać i myślenie zawsze spowoduje nam hamowanie i to naprawdę bardzo polecam. Kotwice neurologiczne, czyli te nasze zasoby. Ważne, żeby z dziećmi ćwiczyć, odnajdywanie, nazywanie tych zasobów, żeby w momencie, kiedy mamy tych bodźców za dużo, umieć po nie sięgać. Myśl o czymś relaksującym wywołuje wyciszenie, czasami sobie myślimy o tym, że jesteśmy na plaży, czasami sobie myślimy o tym, że jesteśmy w jakimś miłym miejscu i to rzeczywiście nas relaksuje, albo o swoim piesku, albo jeszcze o kimś tam innym. Słuchanie, na przykład podawanie sobie dzwoneczka w kole, wyciszenie się słuchawkami, słuchanie ulubionej muzyki, ile dźwięków słyszysz, również bardzo fajnie nas wyciszają. I rytm, właśnie tutaj, akurat mam wyciągnięty rytm, czyli mamy wystukiwanie rytmu, i tu my wystukujemy jakiś rytm, a dzieci po prostu po nas powtarzają. To jest też świetna zabawa na wyciszenie. Jeżeli klasa lub grupa jest głośna, możemy zrobić nagle. I co się wtedy dzieje? Dzieciaki zaczynają ten rytm powtarzać, tylko trzeba to z nimi po prostu ćwiczyć, żeby one wiedziały o co chodzi. Masy plastyczne i materiały sypkie. Również tutaj w materiałach jest kilka takich właśnie sposobów na wyciszenie. Tutaj mamy jakiegoś slajma, tutaj mamy przyklejanie, odklejanie czy wyklejanie różnych rzeczy, więc jest tego naprawdę sporo. I, um, Coś, co tutaj widzicie, przesypywanie mąki, to jest moje odkrycie ostatnich e, miesięcy. E, no, na zimę było idealne, prawda? Ale kiedy widzimy, że na przykład coś położymy czy jakąś kartkę zalaminowaną i obsypujemy, to przesiewamy sitko, sitkiem i mąką. E, za chwilę możemy też potem pisać palcem, możemy to mieszać, możemy naprawdę mnóstwo rzeczy z tym robić. To jest bardzo fajna, relaksująca zabawa, ale oczywiście też masy plastyczne też. E, Różnego rodzaju gniotki, slajmy jak najbardziej, czy nawet folia bomberkowa, również w tych kartach się znajduje i dzieci mogą sobie to wybierać, tylko wtedy trzeba zapewnić, żeby to po prostu było do dyspozycji. Wyszła kura na podwórze, spodobało się tam kurze na podwórzu, dużo kurzu, piórko, trawka i sadzawka, kamek, kwiatek i drzczownica. Jaka piękna okolica! Drapu, drapu, jedną z łap, jest robaczek tego cap, drapu, drapu, łapką w kurzu. Jak tu pięknie na podwórzu! Czyli możemy też połączyć to z jakimiś rytmiczankami, z jakimiś wierszykami. One też nas zawsze regulują. Pamiętajcie, że rytm zawsze rytmizuje, czyli nas reguluje. Jak jesteśmy rozregulowani, to nie jesteśmy rytmiczni. Nawet to widać po dzieciach, które jak skaczą w sekwencji, to robią to tak, jakby. Szarpiąc to. Natomiast jeżeli są e, dzieci zrytmizowane, to one skaczą rzeczywiście rytmicznie i płynnie. E, I tutaj można sobie właśnie tą, e, ten wierszyk opowiadać, rysując jednocześnie to, co dzieje się w wierszyku. Poszukiwanie skarbów w ryżu, oczywiście klasyka, również niezwykle wyciszające. Można tam historię układać, można tam e, e, budować różne e, bardziej lub mniej rozbudowane fabuły, ryż zawsze wycisza.

Czy obserwacja różnych eksperymentów, zieleni, jeżeli macie na przykład akwarium w sali, to też jest bardzo wyciszające, klepsydr krepcy klepsydr z piaskiem. Czyli obserwacja również może posłużyć do wyciszenia i regulacji. Ćwiczenia oddechowe, również cały webinar na ten temat był kiedyś u nas poświęcony. Nie jeden, jeden był tylko o oddychaniu, innym był, były dwa o relaksacji ćwiczeniach oddechowych. Ja do nich oczywiście odsyłam, ale pamiętajmy, że oddech poprawia funkcję funkcjonowanie płuc, zwalnia tętno, obniża ciśnienie krwi, redukuje stres i jest ciekawym eksperymentem dla dzieci. I również takie ćwiczenia znajdują się w kartach. Uff, to słuchajcie, jaki jest najprostszy wniosek? Jaki jest najlepszy sposób na wyciszenie? Zamknijcie sobie teraz oczy, ja wiem, że jest już późno i może niektórzy są zmęczeni, ale ostatnia minuta, którą chciałabym, żebyście jeszcze się skupili i Wykonali to ćwiczenie. Zamknijcie sobie teraz oczy i zastanówcie się, jaki jest najlepszy sposób na wyciszenie. Jeżeli mówię słowo wyciszenie, to co widzicie? Jakie obrazy pojawiają się przed Waszymi oczami? O czym myślicie? Co Wam jako pierwsze przychodzi do głowy? Bardzo często jest tak, że przychodzi nam do głowy właśnie leżanie na plaży, leżanie w hamaku, czytanie książki, przytulanie zwierzaka. Ja na przykład bardzo się reguluję biegając, szczególnie długodystansowo, lubię um, siedzieć w ciszy na przykład. Bardzo potrzebuję się wyciszyć w ciszy po prostu, ale każdy ma inny sposób na regulację. Nie ma najlepszego sposobu na wyciszenie, jest najlepszy sposób na wyciszenie dla ciebie. Dla Twoich dzieci, i często jest tak, że coś, co działa na jedną osobę, na jedno dziecko, nie będzie działało na innych. Tak jak ze wszystkim, każdy z nas jest inny, są metody, które działają na większą lub mniejszą ilość osób i dlatego też tak różnorodne są te karty, właśnie regulacji, bo nie ma jednego sposobu, który będzie działał na wszystkich. I dobrze jest testować. Jeżeli mamy duży wybór, jeżeli mamy duży wachlarz możliwości, to też łatwiej będzie nam odnaleźć to, co relaksuje akurat nasze dzieci, z którymi pracujemy, co relaksuje na przykład nas. I ja mam tutaj kilka swoich hitów, które ja osobiście bardzo lubię robić właśnie do, do regulacji, ale mam też kilka takich hitów, które sprawdzają mi się w większości przypadkach u dzieci. Także bardzo polecam, żeby z tych kart korzystać i żeby korzystać z tych pomysłów, i się inspirować, i sprawdzać, i badać, co nas relaksuje, a co relaksuje dzieciaki, z którymi pracujemy. We czwartek będziemy się relaksować na webinarze Psychologia Dziecka, przyczyny trudnych zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Asia Suchowska-Oruba zaprasza. Jest to webinar przełożony z zeszłego poniedziałku, także nie przegapcie, bo on będzie we czwartek. Zapiszcie sobie dużymi literami w kalendarzu i bądźcie we czwartek o 19.30. Za tydzień, w poniedziałek, bullying, czyli nękanie, trudny temat, ale mamy też specjalistkę od tematów trudnych, czyli ma. Magdalena Parzyńska, bullying, nękanie z perspektywy sprawcy, ofiary i świadka, skuteczne sposoby reagowania, to za tydzień w poniedziałek, a za dwa tygodnie niezwykle inspirujący webinar Kasi Pikarczyk. Nowe techniki plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jak już mamy dość wszystkiego, już nam się wszystko znudziło, to teraz jest czas, żeby przyjść, zaskoczyć i dzieci, i rodziców, i siebie. I konkurs z nagrodami nadal trwa, pamiętajcie, żeby udostępnić ten webinar i opisać swoją receptę na wyciszenie. Ostatnia chwila, żeby to zrobić, trzy osoby wygrają książkę Uważność i Spokój Żabki, a tymczasem ja zapraszam na pytania, do zadawania pytań, jeżeli coś się pojawiło tutaj w międzyczasie, a ja czekam na pytania, aż je tutaj dostanę, a w międzyczasie ja powiem, że ten pakiet webinarowy, który tu pokazywałam, czyli zaświadczenie, prezentacja, którą zobaczyliście e-book, czyli tak książeczka 15 technik e, regulacji oraz nowe karty regulacji czyli coś, e, co stanowiło taką część praktyczną dzisiejszego webinaru, e, to wszystko kosztuje 19 zł za pakiet i można to kupić na stronie famiga.pl przez W184 albo po prostu wejść na stronę famiga.pl duży zielony guzik, naciskacie wchodzicie i macie wszystko pod ręką zresztą taki link przypięty bezpośredni jest tutaj zaraz obok mnie, pewnie w okienku tam, gdzie mijają sobie te komentarze, to tam na dole powinien być przy, przypięty taki post, właśnie. A ja czytam pytania, które do mnie przypłynęły. Pani Klaudia, dzieciaki teraz to mają tyle tych zajęć dodatkowych, że głowa mała, czasem szukają wyciszenia w przedszkolu. Może tak być rzeczywiście. Jest ich rzeczywiście dużo. A jakie ma znaczenie umiejętność człowieka dostosowanie się do środowiska? W pewnym momencie mózg wyłącza tło. Tak, pan Konrad pisze. To jest bardzo ważna umiejętność. Mówimy tutaj o adaptacji sensorycznej, tak? O czym, o, o coś o czym troszeczkę wspominałam, czyli to, że w pewnym momencie my nie słyszymy tego tła, ale to nie znaczy, że ono do nas nie dociera, że na nas nie ma takiego wpływu. I im większa jest nasza umiejętność adaptacji sensorycznej, tym dłużej, tym bardziej jesteśmy w stanie wytrzymać z tym, z tym bodźcem, który do nas dociera nieświadomie. Ale pamiętajmy, że on do nas dociera. Ja zawsze zwracam uwagę szczególnie na kręcenie. Bardzo nie lubię, kiedy dzieci się kręcą, kiedy kręcą się wokół własnej osi. Dlaczego? Dlatego, że kręcenie jest takim najsilniejszym bodźcem, który sami, który sami możemy sobie dodać, doświadczyć, e czyli możemy go sobie sami siebie dobodźcować, przebodźcować, natomiast reakcja na to kręcenie, bardzo często jest odroczona w czasie, czyli dziecko się kręci wokół własnej osi, przewraca się, wstaje, znowu się kręci, ha, 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 przewróciłem się i tak pięć czy sześć razy się kręci i przewraca, po czym idzie się bawić. I za godzinę, za dwie, nagle ktoś go szturchnie, ktoś mu coś powie, albo nie wiem, zupa będzie niedobra, i jest wybuch. E emocji, agresji, zażalenia, rozżalenia i wszystkiego, co się może wydarzyć, dlatego że wtedy wylewa się to nabłodźcowanie, które było spowodowane tym kręceniem. Ja zawsze wtedy zachęcam, szczególnie rodziców czy nauczycieli, żeby po prostu bardzo bacznie obserwowali reakcję dzieci po takim kręceniu, ale po czasie, żeby mieć to z tyłu głowy, że dziecko się kręciło. Nareszcie usłyszałam pani Justyna. Nareszcie usłyszałam to wszystko, o czym sama myślałam, a wśród innych nauczycieli czułam się jak inna, bo wydaje się, że nie dostrzegają przebodźcowania, Ciągle więcej i więcej zatracanie się w tym, co wcale nie jest potrzebne. Świetnie się pani słucha, bardzo dziękuję. Bardzo dobry webinar, brawo. Bardzo dziękuję pani Klaudio i za komentarz i za miłe słowo. Czasami dobrze jest być tym innym, prawda? U mnie w przedszkolu na szczęście bodźce są ograniczone. Jednolity dywan, czyste, puste ściany, naprawdę. To daje dużo. Pani Joanna pisze, tak świetnie, że są takie przedszkola, że są takie placówki i ja naprawdę bardzo się cieszę, że też coraz więcej osób to docenia i nauczycieli i rodziców. I też na pewno pani Asi się lepiej pracuje w takim miejscu samej, nauczycielce łatwiej jest się skupić. Nie jesteśmy tak przebodźcowani po całym dniu w takim pomieszczeniu. Cudowna społeczność mi tutaj Kasia pisze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jak zwykle interesujące spotkanie, i wszyscy sobie pomagają i odpowiadają na pytania. Takie dostałam informacje. No, jesteście niesamowici. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że tworzycie z nami taką pozytywną grupę, taką, taki pozytywny, właśnie inny. Tak, jesteśmy inni trochę. Staramy się trochę inaczej podchodzić niż może taki mainstream. Ale to wynika wszystko z tego, że są nowe potrzeby jest inaczej niż dawniej, i musimy na te nowe, nowe potrzeby odpowiadać. Także bądźmy inni, bądźmy inni jak Pani Klaudia. Osoby, które wygrywają książkę. Słuchajcie, mam tutaj wyniki. W międzyczasie puszczam bibliografię. Pani niebieska ticzerka. Magdalena Jaroszuk i Karolina Gosławska. I jeszcze raz wymienię, kto wygrywa dzisiejsze książki. To jest pani Niebieska Ticzerka. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Magdalena Jaroszuk oraz Karolina Gosławska. Gratulacje. Zapraszamy do kontaktu przez Messenger w wiadomości prywatnej. A ja już Was dłużej nie trzymam na dzisiejszym spotkaniu, żeby Was nie przepoćcować tymi wszystkimi informacjami. I zapraszam na kolejne webinary, jak w każdy poniedziałek o 19.30. Oraz w najbliższy czwartek o 19.30. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.